Toczy się śledztwo, którego gospodarzem jest katowicka prokuratura i tylko ona może w sposób wiarygodny udzielać informacji stoczącego się postępowania. Żaden z pracowników NIKU nie ma przedstawionych zarzutów. Nikt z kontrolerów nie jest o nic podejrzany. Liczę na szybkie wyjaśnienie sprawy. Kierowana przeze mnie Izba bezkompromisowo przeprowadza trudne kontrole. Doceniają to eksperci i opinia publiczna. Mimo zainicjowania sprawy w okresie wyborczym, ufam w dobre intencje prokuratury i wierzę, że sprawa zostanie rzetelnie wyjaśniona. Pragnę szybkiego wyjaśnienia sprawy, dlatego jeśli prokurator generalny skieruje wniosek w tej sprawie do marszałka Sejmu, wówczas sam wystąpię z prośbą o uchylenie mi immunitetu. Szanując Najwyższą Izbę Kontroli, kierując się nadrzędnym interesem dobra publicznego, przekazałem nadzór nad wszystkimi kontrolami moim zastępcom. Postanowiłem wyłączyć się z wszelkiej aktywności zewnętrznej, w tym także z uczestniczenia w posiedzeniach komisji sejmowych oraz prac w kolegium nik po to, aby wyjaśniana przez prokuraturę sprawa i towarzysząca jej dyskusja nie rzutowały na codzienną pracę Najwyższej Izby Kontroli.